Siemanko moi drodzy, po przerwie, w sumie chyba miesięcznej, jakoś tak, 30 dni temu chyba wrzuciłem ostatni film na YouTube'a, ale no nic. Słuchajcie moi drodzy, trochę się zmieniło, dużo się zmieni, nagrywać będę chciał dalej, natomiast na jakiej zasadzie to Wam za chwilkę powiem, a i też przejdziemy do tematu, co zrobić, aby przekonać rodziców do zwierzaka egzotycznego. Także krótkie intro i lecimy. A więc, moi drodzy, co zrobić, aby przekonać rodziców na psa? No spójrzcie na tą mordkę, spójrzcie na tą śliczną mordkę. Na tą śliczną mordkę, no jak można by było nie chcieć takiego psiaka? Jak można by było nie chcieć takiego psiaka? No spójrzcie tylko, spójrzcie. Ale dobra, moi drodzy, wracając do tematu. Toadish to jest zupełnie, słuchajcie, odrębna sprawa. Moi drodzy, jak widzicie, hodowla zniknęła. Hodowla zniknęła, troszeczkę chcę pozmieniać swoje funkcjonowanie, swoje życie. Został mi póki co rak system, słuchajcie, z wężami plus parę maluszków, jeśli chodzi o pytony królewskie. Nie będę już tego kręcił z domu. Nie będę tego kręcił, słuchajcie, z domu. Jest na to troszeczkę inny pomysł. Jeżeli dostanie mi potwierdzone parę rzeczy, wtedy Wam powiem dokładnie co i jak. Ale jest dzięki temu szansa na jakieś bardzo fajne gatunki zwierząt, na gatunki zwierząt, których nie mamy w domach i tak dalej, i tak dalej. Niewykluczone jest to też jakieś, słuchajcie, kręcenie czegoś w terenie. I to nie mówię nawet o Polsce, możliwe, że gdzieś za granicą. Także czas pokaże, zobaczymy. Oczywiście, moi drodzy, powiem to uczciwie, że terrorystyka to była wspaniała część mojego życia, trzymanie przez zwierząt w domu. Obserwacje ich nocne i różnego rodzaju sytuacje. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Zresztą każdy, kto się zajmuje terrorystyką, doskonale wie, o czym mówię. A ten, kto zaczyna się zajmować terrorystyką, no to umówmy się, dopiero o tym się przekona. Jest to wspaniałe hobby, warto to pielęgnować i naprawdę warto z tym działać. Także, no cóż, przejdźmy do głównej części odcinka. Jak przekonać, moi drodzy, rodziców na zwierzaka egzotycznego? Słuchajcie, no z tym problemem boryka się na pewno jakaś tam część osób. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, że no umówmy się, słuchajcie, węże, czy ptaszniki, czy cokolwiek innego, nie są to zwierzaki pożądane w domach przez rodziców, przynajmniej przez nie wszystkich rodziców. Pytanie dlaczego? Dlaczego? No słuchajcie, no tak naprawdę węże kojarzą się z zwierzakami, które chcą tylko nas udusić albo ugryźć i nic innego. Pająki bardzo podobnie. Co będzie, jak to ucieknie? Co będzie, jak to gdzieś właśnie zwie, jak się schowa, jak to mnie ugryzie? I tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, taka obawa to jest, słuchajcie, normalna rzecz. Trzeba to zrozumieć, bo no wszyscy gdzieś tam się baliśmy na początku pewnych rzeczy. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Wynika to z tego, że u nas tego po prostu nie ma. U nas nie pełzają sobie po ulicy między blokami węże, nie chodzą tak jak, nie wiem, w Meksyku, słuchajcie, brachy pelmy, sobie po prostu drogą i nikt na to uwagi nie zwraca, bo jest to u nich normalne, tak? U nas no jest, jakie jest. Ale słuchajcie, no zawsze jest możliwość przekonania rodziców do takiego zwierzaka. Mogą to być, słuchajcie, patyczaki, modliszki, może to być naprawdę jakieś coś, co będzie pasować wszystkim. Mogą to być, słuchajcie, żabki. Ważne jest to, abyście wy pokazali tym rodzicom, że się tym faktycznie interesujecie, że się tym, słuchajcie, zajmiecie, bo wiecie wszyscy, jak to jest. I bardzo często jesteś tak z psami. A, chciałbym pieska, no ale mija miesiąc, dwa, no i z pieskiem wychodzi rodzic. I tak naprawdę cały obowiązek w przypadku psa spada na rodzica, tak? Więc no, jest to dodatkowe dla niego obciążenie. W tym przypadku, słuchajcie, no musicie pokazać, że będziecie się tym zwierzakiem zajmować. Zabierzcie rodziców na targi terrorystycznie. Pokażcie, że się tego nie boicie. Pokażcie, że to nie jest takie groźne, na jakie wygląda. Więc jak się to mówi. Pokażcie, że Was to fascynuje. No i przede wszystkim, moi drodzy, wiedza. Przede wszystkim wiedza. Pokażcie, że wiecie o tym naprawdę wszystko. I każdy, zakładam przynajmniej, że każdy, kto pokaże, że wie o tym wszystko, to zostanie to naprawdę docenione, bo to będzie potem takie, o, no faktycznie go to ciekawi, nie?
faktycznie go to ciekawi, może warto by było faktycznie spróbować, no bo w sumie czemu nie, no wie to, tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, każdy z nas jakoś zaczynał. Ja też, zresztą każdy z youtuberów, zaczynał kiedyś tak naprawdę bez niczego. Jeszcze są youtuberzy, którzy zaczynali w ogóle bez internetu, więc tą wiedzę zdobywali na różnego rodzaju sposoby. Teraz czasy są o tyle ułatwione, że wpisujecie sobie jakikolwiek gatunek, pająka, węża, czy jakiegokolwiek innego zwierzaka terrorystycznego i macie informacji potąd, no umówmy się. Jest to bardzo ułatwione w tym momencie. Więc jeżeli będziecie wytrwali w związku z tym i pokażecie właśnie te parę rzeczy, pokażecie to, że będziecie się tym zwierzakiem faktycznie opiekować, że nie będziecie się go bać, ponieważ zauważcie, że też największym problemem teraz jest to, że dużo jest jakichś tam informacji, gdzie znaleziono węża, czy znaleziono to, znaleziono tamto, ale to też wynika z tego, że pamiętajcie o tym. Na przykład w przypadku pytona królewskiego, czy jakiegokolwiek innego pytona z tych większych, kupujecie sobie maluszka. Wszystko jest fajnie, kupujecie maluszka, wąż rośnie, nagle się okazuje, no je, chyba się go jednak boję, bo to się nagle ma pysk wielkości dłoni i się robi problem. Więc no, pod tym kątem też ci rodzice patrzą, nie? Więc przedstawiając swoje chęci do posiadania zwierzaka egzotycznego, naprawdę pokażcie, że wiecie wszystko. Wiecie wszystko, umiecie wszystko, będziecie w stanie się tym zwierzakiem zaopiekować. Powiedzcie, jaki je, ile je, co je, jakie ma mieć warunki, skąd pochodzi, jak silny, mocny, w przypadku węży to jest dusiciel, czy nie, mały, duży, jaki będzie docelowo. No, popiszcie się, po prostu musicie się popisać. I myślę, że przynajmniej w jakiejś tam części przypadków ten wymarzony zwierzak egzotyczny u Was się, słuchajcie, pojawi. Jest to na pewno do zrealizowania. Nie chcę obiecywać, że u każdego się pojawi, ale u części osób na pewno. Pamiętajcie także o tym, moi drodzy, że zwierzak, nieważne czy to jest pies, kot, jaszczurka, wąż, pająk, to nie jest zabawka. To jest przede wszystkim, nie jest to, słuchajcie, zabawka. Jest to żyjący zwierzak, którym się trzeba zająć, którym się trzeba nakarmić. Pokażcie rodzicom, że będziecie w stanie, nie wiem, utrzymać tego zwierzaka, skombinować fundusze, popracować, no, przekazać jakieś kieszonkowe, które dostajecie, no, na to, aby ten zwierzak faktycznie miał dobrze, żebyście wy całą opiekę nad tym zwierzakiem przejęli. Żeby faktycznie rodzic widział, że nie musi nic zrobić, jest w porządku, ogarniasz, tak, i jest okej. Okay. Do tego, jeżeli masz jakieś świecie jaszczurki, fajne jaszczurki, typu, nie wiem, felsuma madagaskarska, gekon gargulcowy, gekon orzęsiony, zwierzaki ogólnie, które potrzebują terrarium tropikalnego, możecie nawet zaangażować mamę w pomocy budowy terrarium. Zasadźmy takie rośliny, poczytajcie razem i tak dalej, i tak dalej. To też, słuchajcie, swoje robi, bo no, umówmy się, każda mama lubi kwiatki, więc jak będzie miała taki, słuchajcie, zbiornik, w którym będzie mogła się popisać swoimi możliwościami, jeśli chodzi o dekorację kwiatową, a do tego będzie gdzieś tam ganiała sobie jakaś jaszczurka tropikalna, no to no nic, tylko to oko po prostu cieszy. No, no nie ma co kryć, oko, słuchajcie, cieszy. Tak jak mówię, parę możliwości jest, ale no najważniejsze jest właśnie to, żebyście pokazali, że wiecie wszystko, że będziecie dbać i to nie będzie na zasadzie takiej, że za 2 miesiące się Wam znudzi i przekażecie opiekę nad zwierzakiem rodzicom, albo nie daj Boże, w ogóle zaniedbacie zwierzaka. Trzy, słuchajcie, całe warunki hodowlane, terrarium, słuchajcie, zwierzak, wystrój, taki, siaki, owaki. Pamiętajcie o tym, że mimo wszystko to kosztuje, tak? Samo kupno zwierzaka nie jest problemem. Problemem jest osprzęt. Więc pokażcie rodzicom, że jesteście w stanie to dźwignąć, że potraficie, że sobie jesteście w stanie to zakupić z kieszonkowego, jeżeli dostajecie. Jeżeli nie, to nawet gdzieś tam sobie delikatnie popracować, pomóc rodzicom. No, kombinować. Po prostu, słuchajcie, kombinować. A jestem pewien, że zostanie to docenione. Więc warto zacząć taką przygodę. I wszyscy o tym doskonale wiemy, zwłaszcza ci, którzy już się tym zajmują. Natomiast są takie sytuacje i nawet i moi widzowie, co niektórzy, słuchajcie, to byli widzowie, którzy panicznie się bali węży. Panicznie się bali węży, nie wyobrażali sobie w ogóle mieć węża w domu, nie? A w tym momencie jedna osoba ma ich chyba 4 czy 5, druga ma 3, więc no jest tak, po prostu jest tak i strasznie zaraźliwe hobby, a do tego no też ładnie
Bardzo ładnie, moi drodzy, wygląda to w pomieszczeniu. Ja jedno terrarium sobie oczywiście w mieszkaniu zostawiam. Jeszcze nie wiem, co w nim będzie. Coś tutaj wsadzę. Natomiast samą resztą będziemy widzieć, jak się to będzie wszystko działo. Natomiast tak jak mówiłem na samym początku filmu, chciałbym kręcić odcinki, nie wiem tylko w jakiej systematyczności teraz, ale odcinki na zasadzie takiej, żebyśmy mieli możliwość poglądania zwierzaków, których też w tych domach jest mało, nie? Więc jak tylko dostanę info, co i jak, to będę, moi drodzy, próbował to ogarnąć. No i dobra, moi drodzy, no tak naprawdę w sumie na tym zakończymy ten odcinek. Jeżeli czegoś zapomniałem, to dodam w którymś kolejnym, bo tutaj z tego miejsca myślę, że będziemy prowadzić takie odcinki bardziej teoretyczne, jak tylko mi coś gdzieś tam do głowy wpadnie. Natomiast no, zwierzaki będą kręcone z innych miejsc. Także co? Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!